13 lat temu willa zasłynęła na całą Polskę. Złą sławą, bo rozegrały się w niej dramatyczne wydarzenia. Rok po roku znikali jej właściciele. Ich ciał do dzisiaj nie znaleziono, a lokator domu wylądował za to w więzieniu. Czy miał z tym jakieś powiązanie? Ten dom zabrał już 3 życia. Tylko czekam, aż przyjdzie czas na mnie. Mówił przed zniknięciem właściciel Chimery. Teraz, po latach, o willi znów jest głośno. Zanim jednak opowiem wam o tym, jaka klątwa ciąży na willi, chciałem wam opowiedzieć, czym zajmowałem się przez ostatnie kilka miesięcy. I tutaj pojawia się Finmax FX, czyli europejski broker, który oferuje handel tysiącami różnych aktywów. Akcjami, indeksami, kontraktami, forexem, kontraktami CFD i różnymi walutami. Dzięki Finmax FX możesz kupić prawdziwe akcje najpotężniejszych firm na świecie, takich jak McDonald's, Apple, Tesla, Google, Amazon czy wielu innych. Dzięki temu uzyskując dywidendy z tych akcji. Istnieją 3 proste kroki, aby zarobić. Po pierwsze, kup akcję spółki na 3 lub 2 tygodnie przed sporządzeniem przez spółkę raportu rocznego i wypłatą dywidendy. Uzyskaj dywidendy ze swoich akcji. Sprzedaj akcje, gdy cena będzie wyższa niż cena, za którą je kupiłeś. W ten sposób podwoisz zysk z różnicy cen akcji plus wypłaty dywidendy. Pół roku temu zacząłem od depozytu w wysokości 1500 euro i do tej pory zarobiłem prawie 2000 euro na handlu. Jeśli ty również chcesz zarabiać na akcjach, zarejestruj się z linku w opisie i uzyskaj bezpłatny, ekskluzywny kurs edukacyjny dotyczący handlu z osobistym opiekunem Finmax FX i zacznij zarabiać fajne pieniądze. Pierwszych 20 klientów otrzyma 100 dolarów na swoje konto handlowe jako prezent na Boże Narodzenie. Pamiętajcie jednak, że giełda to ryzyko i hazard, a hazard jest dozwolony od lat 18. Mimo wszystko, jeżeli jesteście zainteresowani, to link znajdziecie w opisie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6.30, a dziś na temat willi, która znajduje się w Polsce i ma na sobie tajemniczą klątwę. Wiąże się ona z mieszkańcami, którzy jakiś czas temu jeszcze znajdowali się w domie, ale dziwnym przypadkiem zaginęli, a ich ciał do dzisiaj nie znaleziono. Jeżeli chcecie, bym udał się w to miejsce i zbadał tę willę, dajcie znać w komentarzu, jak i również zostawcie polubienie pod tym materiałem. Zachęcam was do tego, byście wcisnęli czerwony przycisk subskrybuj tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Co ciekawe w historii zniknięcia małżeństwa Drzewińskich, to to, że bardzo często media porównują to do zaginięcia Krzysztofa Olewnika. Co łączy obie historie? Lokalne małomiasteczkowe układy i oczywiste błędy popełnione przez miejscowych śledczych. Najdziwniejsze w tej całej historii jest to, że ciał małżeństwa Drzewińskich do dzisiaj nie znaleziono, a ich synowie zastanawiają się, co się stało z rodzicami. Willa Chimera przy ulicy Dębowej to zwykły, jednopiętrowy dom z czerwonej cegły. Jego wartość polega na tym, że leży w centrum Milanówka, a działka, na której stoi, ma około 3000 metrów kwadratowych. Milanówek to atrakcyjna miejscówka, podwarszawskie miasto-ogród, które dzieli od centrum stolicy zaledwie 40 kilometrów. Przed wojną dom należał do stryja Wiesława Drzewińskiego, który wyemigrował do USA. Po wojnie został przejęty przez PRL-owskie władze, które w 1980 roku dały tam Piotrowi B. mieszkanie kwaterunkowe. Nowy lokator zamieszkał z żoną i córką na parterze. Drzewińscy odzyskali dom i w 2005 roku wprowadzili się do niego. Zamieszkali na piętrze. Piotr B. nie był z tego powodu zadowolony. Liczył na przejęcie willi przez zasiedzenie. Zaczął wojnę podjazdową z nowymi mieszkańcami. Najpierw odciął małżeństwu wodę. Aby się umyć lub napić herbaty, musieli ją nosić baniakami od sąsiadów, pisała Gazeta Wyborcza. Wiesław Drzewiński postanowił pozbyć się niechcianego lokatora. Chciał odzyskać cały dom. Zakładał więc sprawy w sądzie. Odwoływał się od decyzji urzędów, niestety bezskutecznie. A konflikt narastał. Synowie Drzewińskich byli zaczepiani i atakowani przez lokatora na korytarzu. Ich mama została kiedyś przez niego pobita. Chociaż trafiła do szpitala i zgłosiła sprawę na policję, umorzono ją.
8 października 2006 roku 59-letnia Elżbieta Drzewińska wyszła rano z domu do pobliskiego kościoła świętej Jadwigi na próbę chóru. Niestety, nie dotarła tam. Podobno byli świadkowie, którzy widzieli, jak na ulicy Dębowej wciągano jakąś kobietę do samochodu. Scenę porwania mieli zaobserwować też dwaj kierowcy. Jeden z nich, zaskoczony szokującą sytuacją, zwolnił, a drugi przez nieuwagę uderzył w jego samochód. Opisywała Bibuła Milanowska. Czy to była Drzewińska? Nie wiadomo, ponieważ prokuratura nie zabezpieczyła nagrań z monitoringu, ani nie przesłuchała też żadnych świadków. Kobieta zaginęła bez śladu. Kilka tygodni po zniknięciu żony, Wiesław Drzewiński przyniósł na policję znalezioną w domu kartkę. Była na niej odręcznie napisana przez jego żonę notatka. Jeżeli umrę lub zginę w ciągu roku od tej chwili, czyli 26 września, to sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Badanie wykazało, że to pismo Elżbiety Drzewińskiej. Opowiadali synowie w programie Interwencje Polsat News. Policjanci nie potraktowali tego na poważnie. Niewykluczone, że dali wiarę zeznaniom Piotra B., który twierdził, że starsza pani wyjechała za granicę, a po zaginięciu mężczyzna, czyli mąż kobiety, zaczął pakować jej rzeczy, wynosić torby poza mieszkanie, a synowie nie wyglądali na jakichś bardzo smutnych. Sam mężczyzna miał też alibi. Niemal dokładnie rok później znika Wiesław Drzewiński. Jak relacjonowali synowie w Polsat News, musiał wychodzić w pośpiechu, bo zostawił na stole kuchennym przybory do golenia, które zawsze chował. Nie napisał kartki dla synów, chociaż zazwyczaj to robił i zostawiał im pieniądze, gdy wychodził na dłużej. Wraz z nim zniknął tylko jego telefon. Młodszy syn dzwonił do ojca, ale numer nie odpowiadał. Miejscowa policja zbagatelizowała zniknięcie małżeństwa. Twierdzili, że kobieta odeszła od męża, a ten rok później miał wszystkiego dość i również wyprowadził się z willi. Druga wersja mówi o tym, że Drzewińscy uciekli za granicę. Podobno mieli mieć daleką rodzinę w USA. Dlaczego mieliby porzucać synów, których kochali? Na to pytanie policjanci nie potrafili odpowiedzieć, ale na wszelki wypadek prześwietlili całą rodzinę Drzewińskich. Nie znaleźli śladu po zaginionej parze, a lokatora nie gnębili, bo miał alibi. Chociaż to on miał wyraźny motyw, bo brak małżeństwa ułatwiłby mu drogę do przejęcia willi Chimera. Jest w niej zameldowany od 1982 roku. Zgodnie z prawem mógłby ubiegać się o przejęcie przez zasiedzenie. Policja szybko umorzyła śledztwo. Najpierw porwano moją matkę, a rok później zaginął ojciec. Zamiast szukać porywaczy, skupiono się na sprawdzaniu, czy rodzice nie sfingowali zaginięcia. Starszy syn Drzewińskich nie potrafił ukryć rozgoryczenia w Polsat News. Synowie Drzewińskich, którzy byli już wcześniej zastraszani przez Piotra B., uciekli do Warszawy. Najstarszy zrobił to zaraz po maturze. Mieszkali kątem u rodziny i znajomych. To rodzina chłopców zwróciła się do ówczesnego ministra sprawiedliwości o pomoc. Ten nie pozostał obojętny i w komendzie stołecznej policji powstała specjalna grupa zajmująca się dochodzeniem, a śledztwo przejęła łódzka prokuratura apelacyjna. To nie pomogło i w kwietniu 2011 roku dochodzenie w sprawie zaginięcia zostało umorzone. W lipcu 2014 roku nastąpił przełom w śledztwie. Do łódzkiej prokuratury apelacyjnej, która zajmowała się sprawą zaginięcia Drzewińskich, przyszedł Andrzej J., były milicjant, który twierdził, że Piotr B. to jego kolega z podstawówki, mający obecnie 64 lata, zaproponował mu niemoralną propozycję odhaczenia dzieci małżeństwa Drzewińskich. Do dochodzenia włączyło się Centralne Biuro Śledcze. Litewscy funkcjonariusze, udając płatnych porywaczy z Rosji, spotkali się kilka razy z Piotrem B. Ten był ostrożny i zlecił im tylko porwanie Drzewińskich. Oferował po 5000 euro za każdego z nich. Porywacze nagrywali spotkania, a taśmy stały się głównym dowodem w sądzie. W rozmowie nagranej ukrytą kamerą, B nie ukrywał, że chciał się pozbyć synów Drzewińskich, ale zastrzegał, że musi mieć niepodważalne alibi na czas ich zniknięcia. 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Piotr B. jest odpowiedzialny za zniknięcie Wiesława i Elżbiety Drzewińskich i planował karygodny czyn na ich synach.
Lokator willi Chimera usłyszał wyrok. 15 lat więzienia. Miał też zapłacić każdemu z synów małżonków Drzewińskich po 80 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Nie pomogły tłumaczenia lokatora, że ktoś uknął spisek przeciwko niemu, a Elżbieta i Wiesław Drzewińscy żyją sobie spokojnie za granicą i śmieją się w kółak. Rok później wyrok się uprawomocnił. Dom, nazwany kiedyś szumnie willą Chimera, przedstawia dzisiaj opłakany widok. Wybite okna, przez które widać spalone wnętrza, meble wyrzucone na zewnątrz, rodzinne papiery i dokumenty poniewierają się na podwórku. Całość zabezpieczona smętnie zwisającą z drzew taśmą straży miejskiej, która w żaden sposób nie chroni budynku przed wtargnięciem obcych ludzi. Zresztą to nie nowość. Od lat mieszkali tam bezdomni, a okoliczni mieszkańcy kradli z domu prąd. Tuż przed pożarem przedwojenną willę odwiedziła grupa poszukiwaczy przeszłości, którzy eksplorują opuszczone budynki. Robią zdjęcia, przypominają historię zaniedbanych budynków, nie niszcząc zwiedzanych obiektów. Na fotkach, które zrobili wewnątrz domu, widać, jak bardzo został on zdewastowany. W maju doszło do serii podpaleń pustostanów w Milanówku. Jak podają informacje, trzy domy mniej lub bardziej na tym ucierpiały, w tym willa Chimera oraz budynki przy ulicy Mickiewicza i Krasińskiego. Czy rzeczywiście dotarła do nich ta informacja? Wokół domu walają się dokumenty rodzinne. W środku można znaleźć dyplomy ukończenia studiów i inne papiery, które objęte są RODO, czyli rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Do budynku może wejść każdy. Zapraszają otwarte drzwi i okna. Przed domem, który znajduje się tuż przy ulicy i parkuje tam wiele aut, leży butla gazowa. Prawdopodobnie wyrzucona przez straż pożarną w trakcie gaszenia pożaru. Nawet pusta może spowodować wybuch i kolejny pożar. Śmietnikiem wokół domu nie wydaje się przejmować urząd miasta, chociaż dom przy ulicy Dębowej znajduje się w zabytkowej części Milanówka przy jednej z głównych ulic. Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się ze spadkobiercami posesji przy ulicy Dębowej, synami właścicieli, którzy zaginęli. Niestety, pisma wracają z informacją, że nikt pod tym adresem nie mieszka albo nie odebrał przesyłki poleconej. Powiedziała Wirtualnej Polsce Izabela Koźbiał, komendantka Straży Miejskiej w Milanówku. Jak dodaje komendantka, od lat są z willą Chimera problemy, bo kiedyś okoliczni mieszkańcy kradli z niej prąd i już wtedy Straż Miejska próbowała nawiązać kontakt z dziećmi Drzewińskich. Bez skutku. Czy rzeczywiście służby miejskie nie mogą wejść na teren posesji i zrobić tam porządek? Czy jest to tylko przykrywka pod pretekstem tego, że trwa śledztwo prokuratorskie? To raczej tylko pretekst, bo choć faktycznie takowe śledztwo trwa, tak teren posesji nie jest w żadnym stopniu zabezpieczony. Można na niego wejść, można zobaczyć dokumenty, można go eksplorować. I choć istnieje w Polsce takie prawo mówiące o tym, że służby mają prawo wejść na teren posesji i posprzątać go na koszt właściciela, tak nikt tego tak naprawdę nie robi. Niejednokrotnie portale próbowały skontaktować się z państwem Drzewińskich. Bezskutecznie. Nie dostali żadnej odpowiedzi. Może Drzewińscy nie chcą wracać do przeszłości. Nic dziwnego, bo dom w Milanówku może kojarzyć im się z najgorszymi latami młodości, kiedy byli zastraszani przez lokatora i musieli stamtąd uciekać, tułając się po znajomych i dalszej rodzinie. Czy synowie Drzewińskich kiedyś poznają los swoich rodziców? Od tajemniczego zniknięcia minęło już 13 lat, a zagadka wciąż nie jest rozwiązana. Jedyna nadzieja w śledczych z archiwum X. Czy w takim wypadku nad willą faktycznie wisi jakaś dziwna klątwa? Czy faktycznie dzieje się tam coś dziwnego? Mogę to sprawdzić. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Zachęcam was do tego, byście wzięli udział, jeżeli chcecie wygrać iPhone'a 12, ponieważ na zizej.pl trwa obecnie konkurs, w którym możecie zakupić świątecznego boksa albo moją książkę Paranormal i mieć możliwość zgarnięcia tego właśnie urządzenia, jak i również dwóch foteli gamingowych marki Diablo Chairs, czy też biurka gamingowego tej samej marki. Zachęcam was do tego, bo czas trwania konkursu to do 31 grudnia. Do wtedy macie czas, żeby mieć możliwość kupienia mojej książki, jak i również wylosowania tego cacka. Powodzenia tymczasem, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tam na dole ten czerwony przycisk i widzimy się w kolejnym odcinku 6:30. Do zobaczenia.